Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu opony używane i ich stan po jakimś tam czasie i przebiegu. Tym razem widz mi przesłał swoje matadory całoroczne. Pierwszy raz na kanale, nie było jeszcze matadorów całorocznych i powiem wam, że ja generalnie jestem w lekkim szoku. Zaraz zobaczycie, jaki jest ich stan. Opony 5-letnie, 2018 rocznik i zrobiły aż, wydaje mi się, że aż 50 tysięcy kilometrów. Na kanale były przeróżne opony premium, 2-3-letnie, nadające się po prostu na śmieci, łyse, spękane i tak dalej. A tu zaraz zobaczycie, jaki jest stan budżetowych matadorów. Pytacie czasami w komentarzu, co bym polecił i w tym momencie, oczywiście nie wiem, jak one jeżdżą na śniegu i tak dalej, ale pod względem jakości, czyli żeby nie pękały, moim zdaniem w tym momencie to jest po prostu numer jeden. Cześć Paweł, podsyłam Ci zdjęcia budżetowych opon całorocznych, jak w opisie, opony z połowy 2018 roku, produkcja słowacka, więc już 5 lat na felgach zrobiły, do tej pory 50 tysięcy kilometrów. Jak widać, nadal w dobrym stanie, użytkowane w Renault Clio 4 przez moją żonę, głównie po mieście. Były na Twoim kanale marki premium Bridgestone, Michelin, Nokiany i tak dalej, a tu proszę, budżetowa opona i bije na głowę liderów. Jednak można zrobić dobrą i tanią oponę całoroczną. No dobrze, no to popatrzmy. No i mamy Renault Clio. Widzę, że to tylna oś, bo widzę bębny. All weather. ...205, 55, 16. No i jak na Renault Clio, dość szeroka i duża guma. No i zobaczcie sami. 50 tysięcy i 5 lat. Moim skromnym zdaniem stan bardzo dobry. Zobaczcie, jakie ładne, ostre krawędzie klocków. Stan naprawdę zdumiewający. Niejedno premium nie ma po prostu szans. Ciekaw jestem, jak one jeżdżą na śniegu i tak dalej, ale w tym momencie to ja bym się chyba pokusił na kupno właśnie tych opon. Dzięki, trzymajcie się.